Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Rolnik z małej wsi. I co, na samym wstępie zostaw łapkę w górę oraz hashtag Złomek, a ja przypnę Ci serduszko. I jak właśnie widzicie na ekranie, znalazłem takie ogłoszenie przeglądając Elixa, a jest to Ursus C360, powypadkowy niestety, ale patrzcie na cenę. Cena to 8000, więc naprawdę fajna cena. I stwierdziłem, że jedziemy ją dzisiaj zobaczyć. Jeżeli uda mi się dogadać, jeżeli ona odpala przynajmniej, to bierzemy ją. Ale zaraz się spytacie, po co mi druga 60? Przecież już jedno mam, miałem się rozwijać, a nie zwijać, co nie? Macie rację, będzie najprawdopodobniej jeszcze nowy nabytek, jakiś większy ciągniczek, ale jeszcze nie teraz. A druga 60 jest mi po to, że no po prostu za taką cenę to grzech jej nie kupić. Szczególnie, że byśmy się przez zimę pobawili w mechanika, wyremontowali ją, wyklepali. I patrzcie, że naprawdę dużo moglibyśmy na tym zyskać, co nie? No bo to 8000, a mam nadzieję, że jeszcze coś tam się uda urwać z tej ceny. Z papierami ciągnik, więc no elegancko. A 60-ki normalnie wyremontowane chodzą po 20 to minimum, co nie? I po prostu chcę taki projekt zimowy zacząć, no bo nie będzie tej pracy w zimę zbytnio za dużo. O, elegancko. Czemu tym przywożę belki? Dlatego, że no po prostu nie chcę mi się turę do 30 podpinać. I stwierdziłem, że sobie tym wezmę. Ale wracając. Taki projekt na zimę. Prace polowe się skończą. No co, nam na zimę nic nie zostaje do roboty. Jedynie jakieś właśnie obrządki u krów. Obornik wywieźć na pole, co nie, jak będzie za dużo i w sumie to tyle. A, no i jeszcze zboże mamy do sprzedania. Ale to też jednorazowa akcja. Czekajcie. No tutaj postawię, się pchają. Tu już chyba jest full, dlatego dobra, git. Już dwie belki wstawiłem poza odcinkiem. Ale jeszcze sobie siana przywieziemy im. Będę musiał w tym roku siana skądś kupić, bo masakra z tym jest. Została mi ostatnia belka. Masakra. Kiszonki mam dość sporo, ale za to siana nie mam. Trzeba będzie się go gdzieś dokupić, przynajmniej z przyczepę. Więc no kolejne wydatki. No i ta 60, którą chcę kupić, będzie tak czysto zarobkowo. Czysto do tego, żeby sobie na niej się troszkę dorobić. Trochę się na mechanice znam, więc będziemy tam przez zimę dłubać. Jak nie, to na pewno mam kolegów mechaników, którzy mi pomogą. Z tego, co widziałem po ogłoszeniach, no to ona jest po jakimś dzwonie chyba. Dlatego, że no ma pogiętą maskę, tutaj z przodu to wszystko, więc maska do wywalenia. Z tego, co widziałem, to filtr chyba jest urwany. Nie wiem, jakim cudem oni to zrobili. Komin, no... Komin to jeszcze do wyprostowania, komin to by tam ogarnął człowiek. Na pewno jest do malowania, bo rdza wyszła. Chociaż tutaj na tej mojej też powoli wychodzi. Ale to trudno, też trzeba będzie ją wyremontować, ale to już nie w tym sezonie. Ona ma za dużo pracy aktualnie. Wygląda na tyle, na ile ma wyglądać, szczególnie, że no trochę hektarów obrabia ta 60 jako główny ciągnik. Dobra, zamknę sobie te wieżeje z tamtej strony przynajmniej. Bo na podwórku tu nie wylezą, ale tam na te... Na te trawy mogą iść, bo już trochę odrosła. Więc lepiej sobie zamknąć. Czekajcie, skaszę. No i co, idę na autobus zaraz i jedziemy. Wioska jest około, nie wiem, 30 km od nas, więc... Więc muszę jechać autobusem. W razie czego się wynajmie lawetę i lawetą nam go tutaj przywiozą. Mam tylko nadzieję, że on odpala, co nie, bo nie mam go trochę jak zbytnio ściągnąć z tej lawety potem. Ale no to zobaczymy, jeszcze w sumie jej nie kupiłem. Dobra, ja idę na przystanek i widzimy się za chwilę, idę tam na przystaneczek. W ogóle możecie mi napisać, czy podoba wam się to, że jest takie delikatne wygładzenie kamery. Nagrywałem ostatnie ujęcia do Rolnik z Podlasia, tak, powoli coś tam montuję. I właśnie używałem tego wygładzenia, trochę mocniejszego, ale tutaj możecie napisać, czy na tej serii też wam to pasuje. Czekaj, tu rozkład jest. O, ty chyba nie ma. Ale trudno, ja mniej więcej wiem, że autobus za jakieś 10 minut powinien być. Ale co, widzimy się już, jak będę tam. Dobra, ja już jestem i ogólnie GPS pokazuje, że to niby tutaj. Najwyżej się spytamy, czy to tutaj. Ale nie, stoi 60, o to, zaraz będziemy oglądać. Tu jakiś zetorek i seki, patrz, te jakieś tutaj duże gospodarstwo w miarę. Dzień dobry. Dzień dobry, a pan w jakiej sprawie? Ja z ogłoszenia o 60 tutaj dzwoniłem wcześniej. A, no dobra, to tam ona stoi, chyba pan widział, to można obejrzeć. Ogólnie ona 2 lata nieodpalana była,
Ale jak pan chce, no to pan może się spróbować odpalić. Tylko nie gwarantuję, że on odpali. Dobra, to ja idę obejrzę i zaraz będziemy gadać co i jak, co do ceny. No powiem wam, że no, jest to ciągnik po wypadku i to widać, bardzo to widać, nie? Tutaj lampy, o, oczywiście, że nie ma jednej. No ale to tam te elektrykę i w ogóle to by się pogarniało, co nie? Mi najbardziej zależy na tym, żeby on odpalał. Bo jak będzie odpalał, to już jest pół biedy, nie? To już będzie co tutaj remontować. Ale jak oni przywalili, co nie? Czekaj to. Widzicie to? Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale aż jest filtr przekrzywiony. Pewnie pogięty też. Tutaj wam się postaram pokazać, ale nie, nie widać tego. Jest filtr aż urwany. Masakra. Nawet ten zaczep przedni. Nie wiem, w co oni walnęli, nie będę się pytał już. Koła też się patrzą w różne inne strony. Ale to tam wiecie, ta przednia oś, to do wyremontowania, tutaj chyba tylko łożyska, bo ta część, nie wiem jak to się nazywa. Tutaj wiecie, co z kołem łączy, bo ośka się wydaje prosta. Więc do ogarnięcia, lampy też całe przednie. Tylko pogięte są te jakby, te kijki, nie wiem jak to się fachowo nazywa. No tutaj maska najgorsza. Z tyłu nie ma powietrza. Ale to też tam mały problem, się dętkę by kupiło i by było git. No na pewno wizualka. Strasznie zapuszczony jest. O, siedzenie ukradli. Masakra. Nawet siedzenia nie ma. Ale to trudno tam. A ciekawe, po co oni to siedzenie ukradli. Dobra, mniejsza. Siedzenie też by się kupiło, co nie? Jeżeli zejdzie do 6000, to nawet się nie będę zastanawiał, tylko biorę. Ale musiał być niezły dzwon, skoro tak jest to, wszystko wygląda. Nawet komin wykrzywiony. Ale to, wiecie, to się wszystko wyklepie. To damy radę, co nie? To nie ma problemu. Tylko nie wiem, czy to jest 60 czy 55, bo nie wiem, czy pierwsze 60 miały właśnie te kijki, czy miały w masce światła. Aczkolwiek, no, nie wypowiem się, bo się nie znam na tyle. To albo jest to 55, albo 60 jakaś starsza. Obciążników niestety nie ma, ani przednich, ani tylnych, ale to też tam pół biedy. No tu silnik wygląda zdrowo, że niby nie cieknie, no ale 2 lata stał. To ciekawe, jak to wygląda. Wejdę, spróbuję go odpalić, nie? Zaraz zobaczymy. Ty, chodzi! To elegancko. Jak chodzi, to bierę w ciemno. Nie chcę zbytnio tutaj nic kombinować, bo trzeba go jakoś na lawetę wprowadzić, a tutaj jak te filtry porozwalane, wiecie, paliwo stało nie wiadomo ile, trzeba przejrzeć, oleje pozmienić i w ogóle dopiero go odpalać na jakąś dłuższą metę. Ale dobra, ja idę się dogadać co do ceny, no bo... Jak za 6 go puści, to zaraz dzwonię po lawetę i bierzemy, co nie? Ale zacznę licytację od 4. Za 4 to nie puści, bo 2000 do takiego ciągnika to papiery same. I dobra, idę, będziemy gadać co i jak. Mam nadzieję, że się uda kupić, bo już mam taki pomysł na ten ciągnik. Słucha pan, 4 mogę dać. I zabieram zaraz, nie? Panie, nie denerwuj mnie pan. Było 8 wystawione, jakie 4? Za 4 to ja mogę panu dać kopa, nie powiem gdzie. Dobra, moja strata, 5 dam. Nie no, minimum 7. Ze mnie nie puszczę, nie ma mowy. Dobra, to spotkajmy się po środku. 6 i zaraz panu przelew robię. Dobra, nie stracę. Dawaj pan te 6 i zabieraj pan to dzisiaj w pizdu. Tylko pieniądze dzisiaj mnie proszę wysłać, bo mnie pieniądze szybko potrzebne, bo tutaj się i seki zepsuje i trzeba części kupić. No to elegancko, to ja dzwonię na polawetę i czekam. No i luks, udało się. Za 6 puścił. Tyle ile chciałem, za tyle kupiłem. Jestem siebie zadowolony. 2000 spuścił, no ale mu się pewnie już tego nie chce remontować, nie chce się trzymać tego. No dla niego to już złom, co nie, no bo to naprawdę tak wygląda jak złom. A szczególnie, że widzę, że jakieś inne ciągniki ma. Walny gospodarz musi, czasu nie ma. Dobra, ja się z wami na chwilkę żegnam, bo muszę ogarnąć jakąś lawetę, żeby tutaj jakiś, właśnie jakoś go przetransportować. Poszukam na internetach, zaraz może ktoś przyjedzie. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, udało się ogarnąć lawetę. I już powoli wjeżdżamy. No jest ciężko z tymi kołami powyginanymi, ale jakoś tam pomału się udało. Laweta ogarnięta, za lawetę zapłaciłem 500, więc cały koszt dzisiejszej operacji wyniósł 6500. Więc no myślę, że jak za kolejny szrocik na gospodarstwie, kolejny ciągniczek, no to fajnie. Mam już na ten ciągnik naprawdę fajny plan, ale to zobaczycie niebawem. Dobra, wjadę sobie na lawetę. Zgasimy. Żeby on długo nie chodził, no właśnie mówię, tak trochę się boję, bo tam te oleje, to wszystko jest stare i lepiej, żeby to pozmieniać i żeby to dopiero go tam próbować odpalać, bo to nie, nawet nie wiem, czy woda w chłodnicy jest po tylu latach, pewnie uciekła, szczególnie jak podzwonię tutaj. Dobra, to proszę pana, ja poproszę do małej wsi i to jest 5A dom. Dobra, to jedziemy.
Dobra, elegancko. W sumie mogę z nim jechać. Pojadę z panem, dobra? Nie ma problemu, siadaj. O, i Lux. Dobra, to my jedziemy i widzimy się, jak już będziemy zdejmować u nas pewnie ciągniczek. Widzimy się za chwilkę. Dobra, jesteśmy już u mnie na gospodarstwie. Kierowca poleciał szybko za potrzebą do domu. No, chyba będzie grubsze posiedzenie. A my w tym czasie sobie zjedziemy właśnie 60, więc elegancko. Zadziałasz ty? O, elegancko. Siadamy. No i kolejna maszynka na gospodarstwie. Myślę, że już dzisiaj sobie coś tam nad nią podziałam. Myślę, że na pewno maskę zdejmę, te oleje, filtry pozmieniam i w ogóle. Na razie to tylko, aby zjechać. Muszę pomieścić, gdzie ja będę nad nią grzebał, bo tutaj no, w stodole miejsca nie ma. Chyba ten kultywator wyciągnę i postawię tam. Będziemy sobie tutaj grzebać przez zimę. No i co, no takim akcentem będę się z wami żegnał. 6000 z konta ubyło. Zostało nam coś koło 19. No ale kolejny sprzęt na gospodarstwie. Na razie co prawda się zbytnio nie rozwijamy, ale na pewno pomoże nam tutaj to w dalszym rozwoju. Na pewno na tym nie stracimy, uwierzcie mi, że jestem tego w 100% pewien. No i co, do następnego odcineczka. Cześć, łapa, i jeżeli oglądacie to w niedzielę, to miłej niedzieli wam życzę po prostu. Siema!